Cześć, cześć, Sylwek z tej strony, a wy oglądacie kolejną prezentację DC Comics na kanale Lara Croft Poland. Mam teraz do przedstawienia wam bardzo ciekawy, bardzo udany komiks, który w sumie, jak dzisiaj nagrywam, to ja wczoraj go przeczytałem. Przeczytałem go będąc w pociągu i jednym haustem. Jeżeli czyta się coś od razu i natychmiast się go kończy, no to oznacza tylko jedno, że ten komiks czy ta książka musi być bardzo, bardzo dobra. I słuchajcie, tak jest właśnie w przypadku tego komiksu. Batman, Mroczny Książę z bajki, jest jedną z takich historii, które ja najbardziej sobie cenię, które udowadniają, że historia Batmana jest w dalszym ciągu aktualna, świeża, że Batman naprawdę świetnie, genialnie sobie wręcz radzi w naszych czasach, w XXI wieku. On się w ogóle nie starzeje. I ta książka, ta historia wręcz udowadnia to. Zostańcie ze mną, zobaczycie, co się dzieje w tej historii, że aż tak mnie ona urzekła. Dobra, słuchajcie, co pierwsze, okładka, którą wy teraz widzicie, to jest po prostu obwoluta, którą bez problemu można ściągnąć i jawi nam się książka w twardej oprawie, w czarnej oprawie, bardzo eleganckiej i ta edycja, ona się nazywa DC Deluxe. I z tego, co tutaj widzę, nawet na okładce, tej takiej wkładce jest wzmianka o tym, że w kolekcji Deluxe ukazało się naprawdę wiele, wiele pozycji w przygotowaniu Planetary Tom II. No okej, też dodatkowo możemy dowiedzieć się co nieco na temat artysty, który popełnił tę książkę. W tym momencie mogę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych artystów, on odpowiada zarówno za kreskę i za scenariusz. I nie wiem, co jest lepsze w tym momencie, czy scenariusz, czy kreska, ale w sumie po co się zastanawiać, co jest lepsze, ponieważ jedno z drugim idą z sobą w parze. Przyznam od razu tak samo, że na początku nie do końca podobała mi się ta kreska, ale z czasem, jak zacząłem poznawać historię, coraz bardziej wchłaniałem się w tę przestrzeń, w ten świat i nic mi już w tym momencie nie przeszkadzało. Ale o co chodzi? Przede wszystkim bardzo fajnie opowiedziana historia z wielkim poczuciem humoru i z naprawdę ciekawą historią. Historią, która potrafi zaskoczyć, potrafi pokazać bardzo fajne zwroty akcji, zaskakujące zwroty akcji, które gdzieś tam w głowie jednak pozostają. Już sam początek, słuchajcie, tutaj mamy przedmowę od autora. Enrico Marini napisał przedmowę w 2017 i ona już jest zapowiedzią tego, że należy ten komiks traktować właśnie z tak potężną dozą poczucia humoru. Do Mariniego przybył Batman, rozwalił okno i nakazał mu pisać komiks, stworzyć komiks, sam Batman. I obiecuje Marini, że to rzeczywiście zdarzyło się naprawdę, trzeba mu uwierzyć na słowo. Dodatkowo jedynie poprosił Marini o to, żeby przede wszystkim Catwoman, żeby była Harley Quinn i Joker. I rzeczywiście oni tutaj występują. Ale jeszcze w jaki sposób występują? O kurczę. Więc tak, na początku po prostu okładka przepięknie wykonana. No i kreska. Słuchajcie, kreska ona jest bardzo ładna. Nie można jej nic zarzucić. Niemniej jednak, jak wspomniałem, ona na początku mnie się jakoś tak nie spodobała. Może nie chwyciła mnie za serce, może bardziej w taki sposób. Nie chwyciła mnie za serce, ponieważ ona jest dosyć specyficzna. Nie znam się na sztuce aż tak. Mnie to jakoś kojarzy się z akwarelą, że one są, te rysunki, jakby malowane farbami.
Pewnie to jest jakiś styl, pewnie to jest zrobione w odpowiedni sposób na komputerze. Oczywiście ja nie daję wiary w to, że jest to namalowane farbami, ale trochę w taki sposób one mi się pokazują. Nie jestem do końca miłośnikiem czegoś takiego, ale absolutnie nie przekreślam tego typu komiksów, czy tego typu pokazania obrazów, ponieważ one są naprawdę ładne. One są przepięknie wykonane, ale właśnie w taki, a nie inny sposób. Więc należy zdawać sobie sprawę z tego, że historie w komiksach mogą być, no i to wielokrotnie się pokazuje, że są w różnych stylach. Ten styl też mi się podoba. Świetnie jest pokazane miasto Gotham City właśnie na tych dwóch stronach. Ja wielokrotnie powtarzałem i też teraz powtórzę, dla mnie w sumie obowiązkowo w dobrych komiksach powinny być właśnie przedstawione ilustracje na takiej zasadzie. Czyli albo na jednej stronie, albo na dwóch stronach jakaś ilustracja. Ona tutaj pokazuje ten przepych, tę monumentalność i klasę. No i co? Potężne miasto, Batman w nim. I to jest właśnie to, co ja bardzo lubię. Dobra, o co chodzi? Słuchajcie, świetna akcja. No non-stop tutaj coś się dzieje. Tutaj poznajemy oczywiście Jokera, jego brygadę, którzy jadą sobie samochodem po napadzie. Za nimi jest Catwoman, czyli poznajemy przede wszystkim bohaterów. Tutaj jest ekspozycja. Joker cieszy się łupem, ponieważ ten łup jest przeznaczony dla kogoś jemu bliskiego. I oczywiście kotka, jaką jest przepiękna Catwoman, no też coś chce. No i fajna to też jest scena i od razu mamy, świetnie, nadlatuje król nudziarzy, więc od razu, słuchajcie, te teksty też mnie jak najbardziej rozbawiają. Relacje między tymi wszystkimi postaciami są, no, są genialne, tak? Zabrałeś mój łup, ja chciałem zwinąć te perły, która no wstaje, temu Pan Bóg daje, spadaj. Okej. No i tutaj jeszcze, słuchajcie, takich tekstów jest naprawdę tutaj multum. One właśnie pokazują też, jak wspomniałem, relacje między bohaterami. Pomimo, że są wrogami, ale jednak gdzieś tam da się odczuć jakąś delikatną nić sympatii. No a przede wszystkim, za chwilę tutaj zobaczymy, między kim a kim. To mnie tutaj też po prostu zachwyciło. No i dobra. Historia, jak wspomniałem, jest przekozacka. Jest tutaj genialna. Oczywiście tutaj chodzi o naszyjnik dla Harley Quinn, która obchodzi urodziny. No niestety Joker nie spełnił życzeń swojej ulubienicy, no musiał załatwić jakiś inny naszyjnik, no tego nie będę tutaj zdradzał, po prostu trzeba przeczytać, ale gdzieś tam w telewizji Harley dowiedziała się, że jest do zdobycia przepiękny naszyjnik, brylant o nazwie Niebieski Kot, no i cóż, i trzeba załatwiać za wszelką cenę. I przy okazji, słuchajcie, to jest jeden z wątków. To nie jest wątek główny. Wątkiem głównym, jak się okazuje, jest to, że Bruce Wayne jest ojcem. Ojcem pewnego dziecka. Kobieta, która twierdzi, że ma Bruce Wayne z nią dziecko, dziewczynkę 10-letnią. I cała ta historia właśnie skupia się na tej relacji. Relacji Bruce'a Wayne'a, oczywiście Batmana, z dziewczynką. Joker to jak najbardziej wykorzystuje. Tutaj dowiadujemy się i o tym no, muszę powiedzieć, bo ja tą sceną tu jestem zauroczony. Dowiadujemy się, że między Bruce'em a Seleną, czyli Catwoman, też jest no, bardzo, bardzo, bardzo intymna relacja. Tutaj Selena no, jest przepięknie narysowana, jest tak zmysłową, jest
no, moją ulubienicą w tym komiksie. No, jest przepiękną kobietą, ale oczywiście też mającą swój temperament, pokazującą, co o wszystkim myśli, tym bardziej jak się dowiaduje o tym, że Bruce Wayne jest oskarżony o bycie ojcem. Więc autor tego komiksu naprawdę wpadł na świetny pomysł, aby budować relacje między tymi wszystkimi bohaterami. Co się dalej dzieje, nie chcę do końca zdradzać, ponieważ naprawdę tu jest mnóstwo fajnych sytuacji. Powiem wam, że komiks ten jest tak ciekawie skonstruowany, że każda karta, którą teraz wam pokazuję, skrywa w sobie naprawdę mnóstwo sytuacji, mnóstwo emocji. Relacje między Batmanem, Jokerem, Catwoman, pozostałymi jeszcze pobocznymi bohaterami, jakimi jest ta 10-letnia dziewczynka, a także Archie, clown Archie, osoby, które czytały bądź będą czytać ten komiks, będą wiedzieć, kto to jest ten Archie. Naprawdę tu buduje niesamowitą atmosferę i o to chodzi. No, tutaj oczywiście ten komiks składa się z cyklu kilku komiksów, więc mamy czarną stronę i przechodzi się do kolejnego zeszytu, kolejnego odcinka, ale mówię, no są takie tutaj smaczki, które przy każdym razie, jak się przegląda, czyta, no należy poobserwować. No tutaj świetnie pokazana scena, gdzie Joker przygotowuje się na spotkanie z Batmanem. Plan: zdobyć brylant, zabić Batmana, zamówić sushi. No to też o czymś świadczy. No i kocham cię, Ponczusiu. Całus przy zdjęciu Batmana. To jest właśnie ten humor, który ja bardzo, bardzo lubię. On do mnie trafia. Mamy część druga, Mroczny Książę z bajki. I słuchajcie, chciałbym to wszystko wam opowiedzieć. Chciałbym się podzielić swoimi wrażeniami, ale ja nie chcę tego robić właśnie ze względu na to, że popsułbym wam zabawę. Mimo wszystko, pokazując wam ten komiks, ja już zdradzam kilka istotnych rzeczy, ale nie robię tego w taki sposób, że nie odkrywam wszystkich kart. Dla mnie, słuchajcie, ta scena jest przekozacka. To mnie rozwaliło całkowicie. Spotkanie z Bruce'em Wayne'em i Jokerem. Joker przebiera się za kobietę ponętnie wyglądającą. Tutaj Bruce Wayne jest w kapturze, aby go nikt nie mógł rozpoznać. I wspólnie prowadzą dialog. Ten dialog, słuchajcie, naprawdę należy poznać, samodzielnie sobie go odczytać. I patrzcie na tę kreskę. Ona jest naprawdę świetna. Postacie tutaj, które się pojawiają, wyglądają genialnie. To jest bardzo fajnie zrobiony komiks. Dobrze, co będzie dalej, to już wam nie będę zdradzał. Obiecuję wam, że nie będziecie się nudzić. Stron, nie wiem ile jest tych stron, podam wam tutaj w filmie. Jak mówiłem na początku tego filmu, ja go przeczytałem od razu, natychmiast, nie robiłem żadnej przerwy. On niesamowicie wciąga. Na końcu mamy jeszcze posłowie świetnie napisane. Świetne napisane posłowie Kamila Śmiałkowskiego, badacza kultury popularnej, scenarzysty filmowego i komiksowego. W fenomenie komiksów o różnych stylach, że one się przeplatają, komiks amerykański z europejskim, z japońskim, że w tym momencie historia Batmana, który jest amerykański, odpowiada za niego europejski artysta. Fajne, naprawdę bardzo polecam zapoznanie się z tym posłowiem. Na końcu jeszcze mamy szkicownik.
świetnie to zrobione są te postacie. Ja bardzo lubię też na końcu, jeżeli są takie bonusy, dodatki, aby móc zobaczyć jakieś kuluary, jak powstają bohaterowie. Oni tutaj są naprawdę świetnie wykonani. Dla mnie, jak Harleen z Życzem, ten artysta, który pokazuje Harleen, jest no, najpiękniejszy, ale tutaj postacie, też te kobiece i męskie, one też wyglądają no, genialnie. Ja też jestem nimi zachwycony. O, tu jest, tutaj jeszcze powiem, że to jest właśnie Archie. Świetnie wykreowana postać. Ogólnie naprawdę ja jestem zachwycony tym komiksem. O. I tutaj Selena. Przepiękna kocica. Genialnie zrobione, nawet właśnie w tym szkicowniku. No słuchajcie, tutaj można się wyłącznie zakochać w tych postaciach. Więc dobrze, moi drodzy, Batman, Mroczny Książę jest jedną z moich ulubionych pozycji o Batmanie. Ja jestem oczarowany zarówno historią, jak i bohaterami. W żaden sposób mnie ten komiks nie zawiódł. Może początkowo miałem opór do kreski, stylu rysowania, ale pomimo tych odczuć całkowicie wchłonąłem w ten świat. Wielokrotnie śmiałem się, no miałem tak zwanego banana na twarzy i po prostu polecam. Zachęcam do zapoznania się z tym komiksem. On jest jednym z moich ulubionych. Autor Marini. Warto śledzić tego rysownika, tego scenarzystę, ponieważ to, co on tutaj zrobił, to, co on tutaj popełnił, jest pierwsza klasa. Jest najwyższych lotów. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym komiksie. Czy też podzielacie mój entuzjazm, czy niekoniecznie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć.